Jest to taki temat, powiedziałbym, trochę może trudny, i no ale nic, no będziemy starali się to zrobić. Proszę sióstr, generalnie rzecz biorąc, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że i to jest fundamentalna taka moja teza, zresztą zaraz to pokażę, że to nie jest tylko moja teza, ale to jest teza świętego Benedykta. Mianowicie, że w naszym życiu chodzi o dojście do pełni życia, do pełnego życia, czyli w życiu chodzi o życie. Nie o doskonałość, nie o pobożność, nie o tam moralność, tylko o życie. W życiu chodzi o życie. Żeby siostrą o tym przekonać, to pozwolę sobie w prologu. Oczywiście na początku jest taki swoisty adresat. Słuchaj, synu, nauk mistrza i na końcu nim ucho swego serca. Tam mówi, do ciebie kieruję te słowa, kimkolwiek jesteś ty, który i tak dalej. To jest adresat, czyli ten, który słucha i chce iść drogą posłuszeństwa. Potem zasadniczo, że żeby tą drogą iść i tak dalej, trzeba pamiętać, że w pierwsza się modlić i to Pan Bóg ma nas to dokonać i tak dalej. I potem jest ten wykład od 8 wiersza w prologu. Zaczyna się taki wykład, wołanie o przebudzenie. Powstańmy więc wreszcie, skoro Pismo Święte zachęca nas słowami: teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Otwórzmy nasze oczy na przebóstwiające światło, a nasze uszy na głos Boży, który nas codziennie napomina, wołając. I tu jest cytat z psalmu inwitatoryjnego 95, to w zależności od tego, jak się liczy. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. I znowu, kto ma uszy do słuchania, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów, a co mówi, pójdźcie synowie i tak dalej. I potem dalej jest w związku z tym wezwaniem konkretyzacja. Pośród licznego tłumu, któremu Pan mówi te słowa, szuka on sobie współpracownika i raz jeszcze powtarza, który jest człowiekiem, co miłuje życie, nie chce osiągnąć doskonałość, nie chce zdobyć tam nie wiadomo co, tylko kto miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe. Jeśli słysząc to odpowiesz, ja życzę ci Bóg, skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, znowu tutaj jest o tym życiu, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych twe wargi, odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. Gdy tak będziecie postępować, oczy moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze i zanim mnie wezwiecie, powiem, oto jestem. Cóż dla nas milszego bracia, najdrożsi na ten Boży głos zaproszenia. Oto w swojej łaskawości Pan sam ukazuje nam drogę życia. Nie drogę doskonałości, drogę cnoty, czy jakkolwiek by to tam nazywać, ale drogę życia. Okay? W życiu chodzi o życie. Jednym słowem. To jest niby tautologia, ale proszę sióstr, to nie jest tautologia de facto. Bo jak się zastanowimy, o co ludziom naprawdę w życiu chodzi i najbardziej w życiu chodzi, no to oczywiście powiedzą, że im chodzi o życie, o szczęście, o miłość i tak dalej. No to jest wspaniale, to wszystko deklarować i tak dalej. Natomiast naprawdę im chodzi o to, żeby moje było na wierzchu. Moje lepsze. Żeby było tak, jak ja chcę, żeby było. Oczywiście to wynika z uproszczenia takiego, że człowiekowi się wydaje, że jak będzie tak, jak on sobie wyobraził i zamarzył, to będzie na pewno szczęście i pełnia życia. Guzik, prawda. Jedno wielkie złudzenie. Natomiast, powtarzam, w życiu chodzi o życie. To jest fundamentalna taka teza, od niej święty Benedykt wychodzi. Cała logika się zaczyna. Kto jest człowiekiem, kto miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? To jest kluczowe pytanie. I jeżeli odpowiadam na to pytanie, że chcę, sobą odpowiadam, ja chcę, nie? To dopiero wtedy się wszystko zaczyna. I teraz, proszę sióstr, fundamentalna zasada ustalająca to wszystko, co się dzieje, to jest zasada
tego, co buduje życie. Co buduje życie. I to jest, powiedziałbym, fundamentalna sprawa. I tutaj się zaczynają problemy. Tutaj się zaczynają problemy, bo na temat tego, co buduje życie, a co nie buduje życie i tak dalej, są bardzo różne mniemania. Choćby właśnie to spontaniczne mniemanie, że jak będzie tak, jak sobie wymarzę, to to będzie idealne życie. Bzdura na resora kompletna. Przede wszystkim prawdziwe i pełne życie, proszę sióstr, to jest życie, które się nie kończy śmiercią. Bo jak się życie kończy śmiercią, to co to za życie? No powiedzmy sobie. Marność nad marność, wszystko marność, jak mówi Kohelet i ma rację. Oczywiście, o ile my życie rozumiemy właśnie tak, jak my je przeżywamy. To znaczy to, co ten świat jest nam w stanie dać. To się i tak kończy śmiercią, czyli w sumie marnością. I oczywiście prawdziwe życie, jeżeli mówiłem w życiu chodzi o życie, to życie drugie piszę z dużej litery, po to, żeby nie było wątpliwości, że tu chodzi o życie prawdziwe, takie, które jest mimo śmierci. Czyli tak czy inaczej udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Jeżeli mówię w życiu chodzi o życie, to oczywiście w chrześcijańskim rozumieniu to życie, to jest udział w zmartwychwstaniu Chrystusa i tutaj jesteśmy w domu. Można by to nazwać udział w Królestwie Bożym i tak dalej, nie? Dojście do domu Ojca, jakkolwiek by to nazwać, w każdym razie to jest ten sens. Dalej, proszę sióstr, okej. Ktoś może powiedzieć, no tak, no ale w końcu my tutaj żyjemy, doświadczamy i to jakoś tam musimy rozpoznawać. Tutaj nie chodzimy w zmartwychwstaniu, tylko normalnie żyjemy, chodzimy po ziemi i tak dalej. I oczywiście pytanie jest, no a co to jest życie w tym wymiarze ziemskim? No to każdy mówi, no to raz się żyje, na przykład też w tym raz się żyje, jest zawarte życie, nie? No i takie różne powiedzenia w tym związane. Trzeba sobie użyć życia, bo już inaczej. Różnie można podchodzić i ktoś powie, no to proszę sobie wybrać. Nie bardzo. Precius, z życiem jest tak, że ono jest czymś bardzo konkretnym. I trzeba powiedzieć, że życie jest czymś na wskroś praktycznym, to znaczy czymś konkretnym, co my na co dzień odczuwamy, bardzo konkretnie. To nie jest żadna filozofia, to nie co se ktoś pomyśli, to jest życie, nie. Życie się poznaje po owocach. I święty Paweł to wymienia, te owoce. W kilku miejscach, ale w sposób taki ciągły, w jednym zdaniu, od tak wymieniając, to wymienia w liście do Galatów, w 5 rozdziale. I żeby to przeczytać siostrom, bo tutaj ci, którzy mnie już słyszeli ileś razy, to już znają to na pamięć, ale trudno, życie jest ciężkie, tu są tacy, którzy mnie nie słyszeli. Otóż to jest, proszę sióstr, w 5 rozdziale święty Paweł mówi właściwie o tym życiu według ciała i według ducha. On to tak nazywa. I teraz, przy czym tutaj znowu muszę, proszę sióstr, zwrócić uwagę na to, bo u świętego Pawła, nie tylko u świętego Pawła, ale w ogóle po prostu w Biblii i u Żydów, pojęcie ciała jest inne niż u Greków. My niestety myślimy po grecku. Dla Greków ciało było więzieniem ducha. Fizyczne, zmysłowe, zmieniające się, przestrzennie ograniczone, ostatecznie śmiertelne i rozkładające. Duch natomiast niewidoczny, przestrzennie nieograniczony, nieśmiertelny. Więc kompletne przeciwieństwo, jedno z drugiego, z drugim i potem jakby to wziąć i tak połączyć razem, próbować tego zrobić, no to wiecie, to się nie da.
Tak mieszać oliwę z wodą, no, proszę bardzo. Nie da się. I to jeszcze gorzej niż ta oliwa z wodą, bo to jak się tam zastosuje na chwilę, można mieć taką mieszaninę. Potem to się rozdwoi, ale przez chwilę można mieć taką mieszaninę. A tutaj za Chiny ludowe się nie da tego zmieszać i zrobić z tego jakąś jedną całość. Biblia zupełnie inaczej podchodzi do zagadnienia, mianowicie w ten sposób, że człowiek jest, wychodzi od faktu. Czy się komuś to da połączyć, czy się nie da połączyć, jest mało ważne. Istotne jest to, że człowiek jest i jest i ciałem, i duchem. I koniec. To jest fakt. A że ten fakt jest faktem, no to wystarczy po pierwsze. To, że mamy ciało, to nie jest problem żaden, bo rzeczywiście musimy jeść, chodzić i tak dalej. To się zmienia wszystko. Mamy różne potrzeby, mamy kontakt z innymi ludźmi i tak dalej. To jest ewidentne. To, że mamy ducha, to też jest ewidentne, ale trochę inaczej. Do tego trzeba pewnej refleksji. Mianowicie człowiek, tak święty Augustyn mówi na początku wyznań, że niespokojne jest moje serce, Boże, póki nie spocznie w Tobie. Człowiek na ziemi nie znajduje żadnego spełnienia w pełni. Oczywiście częściowo tak, chwilowe zadowolenie, jakaś chwilowa radość, okej. Ale nie stała. Tutaj się kłania Kohelet, którego cytowałem, bardzo polecam. Kohelet patrzy na człowieka właśnie horyzontalnie i konsekwentnie cokolwiek ten człowiek na świecie zrobił, osiągnął, zdobył i tak dalej, i mądrość, i głupotę, i rozrywki, i ascezę, wszystko co chcecie, proszę bardzo. Marność nad marnościami. To jest właśnie ten wniosek, bo jeżeli nie ma żywej relacji z Bogiem, nie ma odnalezienia się w Bogu, wszystko jest marnością, koniec, kropka. I to pokazuje, że człowiek się nie mieści w tym świecie. Innym słowy, ten świat nie jest dla człowieka, nie jest na miarę człowieka, za ciasny. Tu się nie mieścimy. Trzeba z tego wyjść i znaleźć swoje odniesienie dopiero w Bogu. Zatem u świętego Pawła duch to jest to, jak przy stworzeniu Bóg tchnął w nozdrza człowieka i dał mu ducha, przez to człowiek stał się istotą żywą, tak czytamy w Księdze Rodzaju. Nie? To jest coś, co otrzymaliśmy od Boga i to powoduje, że my poza Bogiem się nie jesteśmy w stanie zrealizować. To jest po prostu fakt empiryczny. I to jest duch. My go nie określamy metafizycznie, jaki tam jest, bo to nie jest ważne. Ważne jest to, że jest fakt, że jest coś takiego, co nazywamy duchem i co wskazuje jednoznacznie na ukierunkowanie na Boga. Ciało natomiast to nie jest tylko nasza fizyczność, ale to wszystko, co jest związane z naszymi relacjami i życiem na ziemi. To jesteśmy my konkretnie w tej sytuacji, jakiej jesteśmy. Przy czym zwracam uwagę na jedną fundamentalną sprawę. Zasadniczą przestrzenią życia człowieka jest spotkanie z innymi ludźmi. Człowiek żyje tylko i wyłącznie w relacji z innymi. Jeżeli zostanie całkowicie od tej relacji odcięty, właściwie człowiek w jakiś sposób gdzieś może jakoś jeszcze przetrwać, nie wiem, jakiś czas, ale niedługo. Na przykład, proszę sióstr, to mi misjonarz kiedy opowiadał, jak to jest. Największa kara u murzynów w dżungli to nie jest kara śmierci. To jest kara wypędzenia z wioski. Bo śmierć miał wypisz, wymaluj pewną, tylko nie wiedział kiedy i jak. Czy go jakiś tam boa, czy jakiś tygrys, czy jakaś inna jakaś małpa tam po drodze nie i tak dalej załatwić. Nie wiedział jak i kiedy. I po prostu wyrzucenie z wioski, to znaczy to jest wyrzucenie właśnie jakby ze świata. I śmierć oczywiście była mu, że tak powiem, pisana na pewno, tylko że jeszcze do tego dochodziło jeszcze całe przerażenie i cała taka pustka jakaś kompletna. Nie? Ale to też pokazuje, jak człowiek po prostu właściwą przestrzenią życia człowieka jest
To jest w społeczeństwie. Stąd ciało to jesteśmy my w tych naszych relacjach z innymi ludźmi. My w relacjach z innymi ludźmi. I proszę zobaczyć, jak to święty Paweł tutaj ujmuje. To jest jasne w tym tekście. Proszę słuchać. 5 rozdział od wiersza 19 czytam. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie. Oczywiście nierząd, nieczystość to są grzechy też fizyczne, w sensie kontaktów fizycznych z drugą osobą. Ale bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość. No co to ma wspólnego z ciałem w sensie fizycznym, rozumiecie? No nic nie ma wspólnego. To jest to, co mieszka tutaj gdzieś w głowie. Nie. Normalnie, gdybyśmy myśleli po grecku, to zazdrość na przykład, czy nienawiść, to są grzechy duchowe, bo duch to jest rozum i wola. Rozumiecie? Po grecku myśląc. A u Żydów to jest grzech ciała. To jest to, co się rodzi złego z ciała. Potem dalej, pijaństwo, hulanki i tym podobne. No oczywiście pijaństwo i hulanki, do tego trzeba mieć gardło oczywiście, czyli coś konkretnie fizycznego. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wybierają świat, przy czym święty Jan pisze w liście, a na świecie panują pożądliwość ciała, oczu i pycha tego żywota. To, co święty Paweł tutaj opisał właściwie, koresponduje z tym. Namiętności, które rodzi ciało, one korespondują z tym, co jest w świecie. Przy czym znowu, świat w Biblii, w Nowym Testamencie, to przede wszystkim relacje między ludźmi, czyli społeczność, społeczeństwo, wspólnota. To jest, po polsku mówi się czasami, jest takie pytanie, a co słychać na świecie? No to wtedy pytamy o to, co się mówi w jakichś środowiskach, które są znaczące. Na przykład środowisko, powiedzmy, artystów, albo w świecie filmu, albo w świecie mody, sportu, polityki. Proszę bardzo, jest świat, ale to są zawsze ludzie i te opinie, zdania, wartości, które się tam kreuje i próbuje się sprzedać innym. Świat to są te relacje między ludźmi. I ten świat stoi w opozycji do Królestwa Bożego, bo tym światem rządzą namiętności. Królestwo Boże jest królestwem miłości. I to jest opozycja. Albo, albo. Proszę sobie wybrać. Nie? I teraz dalej. Owocem zaś ducha jest życie według ducha, życie według ciała. I to życie według ducha to jest to życie, o którym mówimy. To, co nazywamy życiem z dużej litery. A to, co przeżywamy tutaj i ono ma bardzo wyraźne znaki, owoce. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. Do tej listy, którą tutaj święty Paweł umieszcza, to są Galatów 5:22-23. Trzeba dodać jeszcze przynajmniej 4. Pokora, przebaczenia, wdzięczność i wytrwałość. I wtedy ta lista jest w miarę pełna. Te owoce możecie znaleźć w liście do Galatów, na przykład, w liście do Kolosan, 3 rozdział i w Efezjan, 4, także w liście do Rzymian będzie i tak dalej. Ale w tych dwóch rozdziałach, Kolosan 3 i Efezjan 4, tam święty Paweł mówi o zasadach życia we wspólnocie chrześcijańskiej i tam to wymienia. Także to nie jest tak, że ja wymyśliłem, dodałem, tylko ściągnąłem od świętego Pawła z innych miejsc po prostu. Uzupełniłem tą listę. Więc życie, proszę sióstr, poznaje się po owocach. Po owocach się poznaje. Przy czym te owoce są tu wymieniane.
To, co się rodzi z ciała, czyli nie owoce w tym sensie pozytywnym, tylko skutki głupiego działania, znaczy życia według ciała, po prostu też się poznaje po skutkach. Owoce są jakimś skutkiem dobrego życia, a tutaj to, co się rodzi z ciała, to jest negatywny skutek życia w tych namiętnościach na tym świecie. To się, i proszę sióstr, to są te owoce czy skutki życia takiego czy innego, one są jednoznaczne. Owoców Ducha Świętego nie da się, proszę sióstr, podrobić. Dlatego jeżeli mówię, że życie prawdziwe, nawet w tym wymiarze doczesnym, śmiertelne, ale prawdziwie w tym sensie autentyczne kroczenie drogą Chrystusa, drogą do pełnego życia, poznaje się po owocach, to proszę sióstr, i wymieniam te owoce, jest to jednoznaczne. Tutaj nie ma zmiłuj. Nie da się owoców podrobić. Jeżeli można by chwilowo zagrać radosnego na przykład, albo człowieka pełnego miłości, to jak długo? A we wspólnocie życia, gdzie się zderzamy co chwilę, to zagrać się tego na dłuższą metę za Chiny Ludowe nie da. Zresztą same to chyba doświadczacie. Rozumiecie? To jest naprawdę ścisła definicja, co to jest życie. Życie pełne po zmartwychwstaniu to jest oczywiście coś, co jest przed nami, ale też w tym wymiarze doczesnego życia, to prawdziwe życie, które jest dobrze, właściwie ukierunkowane, czy jest życiem w Duchu Świętym, tak to święty Paweł pisze, jest określone bardzo mocno i tylko się po owocach poznaje. Nie po deklaracjach, nie po głupich uśmieszkach i takich innych przyjemnościach, nie po podlizywaniu się, tylko konkretnie po owocach. Zwracam uwagę, proszę sióstr, że jak przyjrzymy się tym owocom, to w pierwszym przede wszystkim widać, że te owoce odczytujemy przede wszystkim u siebie samych. Bo czy my mamy radość? Czy mamy jakieś wdzięczność? Ewentualnie nosimy w sobie zazdrość, której nie okazujemy na zewnątrz. Nie? Albo nienawiść w sercu. To ktoś z zewnątrz może tego nie zobaczyć, ale my ostatecznie, przepraszam, to czujemy. W związku z tym te owoce, czy to, co się rodzi z ciała, jest nam podane po to, żebyśmy sami patrzyli, czy idziemy właściwą drogą. Wpierw i przede wszystkim. Ale oczywiście także w kontakcie z drugim można po nich, po takich owocach czy znakach rozpoznać, za czym ten człowiek naprawdę idzie, do czego dąży. Przykładem jest klasyczna rozmowa Pana Jezusa z tym bogatym młodzieńcem. Wypełniaj przykazania. Wszystko to robiłem od mojej młodości. No kurczę, genialny facet. No. Bardzo porządny człowiek. Jednego ci brakuje. Sprzedaj wszystko i się skończyło. Rozumiecie? Okazuje się, że w zapleczu tego wszystkiego, tego postępowania dobrego jest co? Lęk. Lęk o siebie. Święty Jan potem pisze, jeżeli ktoś się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Doskonała miłość usuwa lęk. Dlatego jednego ci brakuje. Rozumiecie? Jednego ci brakuje. Robisz to ze względu na lęk. To jest praca niewolnika. A Bóg nie chce mieć niewolników u siebie w domu, tylko dzieci. Dziedziców, a nie niewolników. Już was nie nazywam niewolnikami czy sługami, ale przyjaciółmi, bo niewolnik nie wie, czy sługa nie wie, bo to jest jedno i to samo słowo po grecku. Nie wie, co chce jego Pan. Przyjaciel już poznał, bo ja wam oznajmiłem to, co mi przekazał Ojciec. Już wiecie, jaki jest zamysł Boga Ojca. Nie? No. Dobrze. Wiemy, co to jest życie.
Wiemy przynajmniej, jak je można rozpoznać u siebie, bo to jest fundamentalna sprawa, proszę sióstr. I teraz zauważcie, święty Benedykt mówi, w życiu chodzi o życie. Kochasz życie? No to możemy o czymś rozmawiać. Nie? To nie zawracaj głowy. Jednym słowem. Rozumiecie? To jest fundamentalna zupełnie sprawa, od której trzeba by było wyjść. I teraz, proszę już oczywiście, trzeba by rozpoznać, nie? Jak to życie można budować. O co w tym wszystkim chodzi? I tutaj, proszę sióstr, jest istotne zrozumienie, które między innymi wiąże się z tym, a w ogóle po co ta cała zabawa tutaj w tym świecie, po co myśmy się tu urodzili, po to, żeby umierać, po co to w ogóle to wszystko jest, po co ta banialuka cała taka, po co to wszystko jest? Nie. No jest podstawowe pytanie, no. Jak człowiek rodzi się po to, żeby umarł, no to po co to zawracanie głowy? Trzeba było, żeby Pan Bóg nas od razu doskonałym i stworzył i po zawodach. Sprawa załatwiona. I po co te wszystkie chocki, klocki i tyle nieszczęść i to tego wszystkiego? No tak. Prosty, logiczny wniosek. Nie? Tylko widzicie, problem polega na tym, że Bóg chce mieć dziedziców i dzieci, przyjaciół. I to, co jest najważniejsze w życiu człowieka, to jest jego wolność. To jest największy dar, jakim Bóg obdarował człowieka. I z tą wolnością wiąże się fundamentalny problem. Jan Paweł II, kiedy to był na Błoniach pierwszy raz w 1978 roku, a wtedy jako student byłem tam na tych Błoniach, pamiętam, dramatycznie, to jeszcze komuna oczywiście była, dramatycznie tak pyta, ty człowiek może powiedzieć Bogu nie? Może. Może. Dlatego, że może jest naprawdę wolny. Ale w imię czego mówi nie? Papież, to oczywiście w kontekście komunizmu i ateizmu, Jan Paweł II to powiedział, ale to jest clue tego problemu. Bardzo ładnie w kateizmie, w tej czwartej części o modlitwie pisze, Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. A co to znaczy? Ja to zrozumiałem od razu, kiedy to przeczytałem, bo kiedyś właśnie w 70-tych latach chodziłem na wykłady księdza Tischnera i pamiętam taki wykład, on komentował tekst Platona, Uczta. To jest tekst tam był dialog o miłości, o erosie. No i Tischner mówi tak. Kochać kogoś, to znaczy pragnąć, aby on mnie pragnął. Pragnę twojego pragnienia. Pragnę, żebyś ty mnie pragnął, czy pragnęła. Bóg pragnie, byśmy go pragnęli. Rozumiecie? I dopiero wtedy, kiedy człowiek pragnie Boga i wybiera go, dopiero się zaczyna miłość. Bez tego nie ma miłości. Gdyby nas stworzył gotowych, to cały czas jesteśmy marionetkami w jego ręku. To są manekiny jakieś. Nic więcej. Obdarowując nas wolnością i to taką, że w której możemy mu powiedzieć nie, dopiero stwarza kogoś, kto się staje partnerem w spotkaniu. Pośród licznego tłumu jeszcze raz Bóg pyta, kto jest człowiekiem, który miłuje życie? Rozumiecie? On do nas mówi jako do istot wolnych. Do potencjalnych partnerów. Oczywiście możemy być manekinami, możemy być marionetkami w rękach innych, możemy się zatracić właśnie, zrezygnować z własnej wolności, czego się do końca nie da zrobić, ale można funkcjonować jak marionetka, proszę bardzo. Wielu ludzi tak robi zresztą. Cała
cały problem ucieczki od wolności, brak odwagi takiej cywilnej i tak dalej, to jest powszechne. To tak jest, człowiek ucieka od tej wolności. Ale Bogu się to nie podoba, bo stworzył nas wolnymi po to, żebyśmy w wolny sposób Jego wybrali. I dopiero wtedy, kiedy pojawia się partnerstwo, dopiero wtedy pojawia się miłość. I wtedy pojawia się pełnia życia. Tylko wtedy. Nie można kochać niewolnika. To tak samo jak psa nie można kochać. Jest sympatyczny, ale to nie jest miłość w tym wymiarze osobowym, duchowym. To jest sympatia, to jest ktoś kogoś lubi, czy psa lubi i tak dalej, ale to nie jest miłość w sensie prawdziwej miłości jako relacji osobowej. Nie? To samo z niewolnikiem. I żeby kochać niewolnika, trzeba się z nim zrównać. Jeżeli na przykład pan bierze sobie za żonę niewolnicę, to ona staje się na jego poziomie staje. I nie ma. Już to nie jest niewolnica, to jest jego partnerka. To jest, jak on jest księciem, to ona jest księżną. Jak on jest hrabią, to ona jest hrabina i tak dalej. Po prostu. Nie ma inaczej. Jeżeli jest inaczej, to nie jest małżeństwo. I to samo jest, widzicie, w tej relacji naszej do Boga. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli, byśmy Go wybrali i za Nim poszli. Ale to nie może być takie zdawkowe, takie chciałoby mi się. Chciałoby się. Nie, to musi być ja i konsekwencja. Nie? Stąd właśnie w tym prologu jest tak, jeżeli tak, to i tam są wymienione wtedy dopiero zasady moralne. Nie? Tutaj święty Benedykt napisze tak. Jeśli słysząc to odpowiesz ja, życzę ci Bóg, skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, odsuw podstępnych swe wargi, odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. To jest streszczenie moralności. Tu warto zwrócić uwagę na to, że większa część tego zła to są grzechy językiem, które u nas się w ogóle praktycznie tego się nie zauważa. Najczęściej w Polsce ludzie grzeszą językiem. Powszechnie grzeszą językiem. Poczynając od szemrania, narzekania i tak dalej, poprzez obmowę, oczernianie, opluwanie innych i tak dalej. Powszechne to jest. Ale specjalnie się z tego nie spowiadają. To jest inna optyka moralna, bym powiedział. Ja zwracam uwagę, jak to tutaj jest w regule. Nie tylko w regule, ale w Nowym Testamencie. A to tak na marginesie. W każdym razie człowiek musi to przyjąć i według tego żyć. I dopiero wtedy, kiedy według tego żyje, dopiero gramy dalej. Rozumiecie? To jest dialog. Bóg woła, człowiek odpowiada tak. Jak odpowiadasz tak, okej, to tu są warunki. Spełniasz te warunki, to potem jest następny. I jeżeli... Gdy tak będziecie postępowali, oczy moje zwrócone będą na was, a uszy moje otwarte na prośby wasze i zanim mnie wezwiecie, powiem, oto jestem. To jest cytat Izajasza i jest zupełnie niesamowita sprawa, bo to oto jestem, jak weźmiemy w Biblii, poszukamy takie odezwanie się, oto jestem, zawsze jest to odezwanie sługi wobec Pana. Zawsze. W tym momencie Bóg tak się odzywa do człowieka. Pan Jezus to pokazał w wieczerniku, kiedy umywał nogi uczniom. To jest ten gest, którym Pan Jezus pokazał swoją, powiedziałbym, pokorę, albo po prostu miłość, pokorną miłość. Tak. W życiu chodzi o życie. Co to jest życie, wiemy. Warunki do tego też są podane jakoś wstępnie. Potem święty Benedykt dalej w prologu to rozwija. I teraz, proszę sióstr, następne zagadnienie, bardzo istotne. Musimy mieć jakieś kryteria rozpoznania, co jest ważne, co nie jest ważne. Mianowicie przez tą wolność, i po co ta wolność, i po co to życie?
Otóż Bóg, dając nam wolność, rozum, zdolność poznania, zdolność przekazywania sobie doświadczeń, myśli i tak dalej, cała tradycja powstaje w związku z tym, Bóg poprzez obdarowanie nas takimi zdolnościami, takimi możliwościami, daje nam czas na wybór. Jeżeli chcesz, to chodź. To jest podstawowa postawa Boga. Jeżeli chcesz, ale musisz chcieć. Musisz tego chcieć. Jeżeli chcesz, to chodź. Jeżeli chcesz, to chodź. I teraz to jest fundamentalna rzecz. Bóg chce, żebyśmy Go pragnęli, żebyśmy Go wybrali. Przy czym to wybieranie Boga nie jest ideologiczne. To nie jest tak, że my wybierzemy właściwą filozofię, tylko to jest bardzo praktyczne znowu. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, brata swego by nienawidził, jest kłamcą. Bo nie można miłować Boga, którego się nie widzi, kiedy się nie miłuje brata, którego się widzi. Święty Jan IV rozdział. List świętego Jana. I takich tekstów jest mnóstwo. Coście uczyni jednemu z tych najmniejszych. Mnieście uczynili. Czegoście nie uczynili, mnieście nie uczynili. Jest właściwie taka... Wszystkie teksty, jak weźmiecie, proszę sióstr, o sądzie ostatecznym, one tu się rozstrzygają. Albo czynisz sprawiedliwość, jesteś człowiekiem właśnie uczciwym wobec drugiego, postępujesz z miłością, z miłosierdziem, to jest w porządku i to się przenosi na życie czy działanie wobec Chrystusa. A jeżeli nie, żegnaj smutku. Na lewo. Tak, to jest w tej scenie z sądem ostatecznym. Sam wybrałeś. Jeżeli nie przebaczycie serca, to i Bóg wam nie przebaczy. Kilka razy powtórzone. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Także, proszę sióstr, to widać wyraźnie, jak tutaj to, czy my wybieramy Boga, czy nie, rozstrzyga się w praktycznych sytuacjach, w konkretnych sytuacjach, w których my albo okazujemy miłosierdzie, jakąś dobroć, życzliwość, uczciwość, sprawiedliwość i tak dalej, albo kombinujemy i cwaniakujemy i robimy pod siebie, że tak powiem. I żyjemy według namiętności tego świata. Cały czas jest tu wybór. Albo Królestwo Boże, albo ten świat z jego namiętnościami. I to są, proszę sióstr, wszystkie sytuacje. I to tak jest niestety w życiu, że raz jesteśmy po lewej stronie, a raz po prawej stronie. Tak to w życiu niestety w naszym życiu wygląda. Jak ktoś myśli, że jest inaczej, to się oszukuje. Znowu to nie jest moje zdanie, proszę sióstr. Ja tylko... cytuję świętego Pawła i świętego Jana, którzy to piszą, że nie ma żadnego, który byłby bez grzechu. Także to nie ja wymyśliłem, wiecie. Także proszę sióstr, to życie jest po to, żebyśmy wybrali. Wybrali to nasze dzieciństwo Boże, albo wybrali świat z jego atrakcjami, czyli ostatecznie pustkę i rozpacz. Przemija bowiem postać tego świata. Wszystko się kończy. To jest wybór śmierci. Po prostu. Wiemy, po co żyjemy na tym świecie. Już teraz tak wiemy, o co chodzi w tym wszystkim. Po co w ogóle ta cała banialuka? Też wiemy. Po to, żebyśmy właściwie wybrali. No i teraz cała sztuka życia duchowego polega właśnie, proszę sióstr, na tym, żebyśmy umieli wybrać. Przy czym jeszcze tutaj trzeba jedną taką fundamentalną prawdę powiedzieć, o której pewnie już tu mówili, ale ja przypomnę. Mianowicie myśli na nas przychodzą. Ksiądz Tischner mówił, ktoś mi myśli. Myśli na nas przychodzą. To jest fundamentalna prawda, którą trzeba znać. Ojcowie pustyni szczególnie mówią w kontekście negatywnych myśli, mówiąc właśnie o pokusach, że Antoni Wielki mówi, że pokus należy się spodziewać aż do ostatniego tchnienia.
W ostatniej chwili trzeba się spodziewać pokus, że będą. One będą przychodziły. Tego doświadczał sam Pan Jezus na pustyni. To kuszenie na pustyni Pana Jezusa jest obrazem. Nie ma tutaj ludzi wolnych od pokus. Wy też nie jesteście wolni. Przepraszam, ale tak to już jest. Nie ja to konstruowałem. Nie jestem winny. Ale to tak dotyczy wszystkich. Nawet Pan Jezus miał, tak można było, można w Ewangelii przeczytać, pokusy. Nie? O kuszenie na pustyni. I teraz, proszę sióstr, właśnie to jest bardzo ważne odkrycie tego, że myśli na nas przychodzą i one nas gdzieś kierunkują. I teraz w zależności od tego, co my wybierzemy, tacy się stajemy. I to jest fundamentalna sprawa. Tutaj ja rysuję taki rysunek związany z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Ta przypowieść pada w kontekście pytania, a co jest najważniejsze w piśmie u proroków? Tak zapytał uczony w piśmie Pana Jezusa. Pan Jezus pyta, a co czytasz? Oczywiście w Piśmie Świętym. No, będziesz miłował Pana Boga z całego swojego serca, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego jak siebie samego. Wspaniale odpowiedziałeś, tak żyj, a będziesz zbawiony. I on potem, usprawiedliwiając się, pyta, a kto jest moim bliźnim? W tym kontekście, zwracam uwagę, pytania brzmi o to, wobec kogo mnie obowiązuje przykazanie miłości bliźniego, bo jak ktoś nie jest bliźnim, no to mnie nie obowiązuje przykazanie oczywiście. Obowiązuje tylko wobec bliźniego. Więc kto jest moim bliźnim? Więc Pan Jezus, żeby nie było żadnych wątpliwości, wybiera takie trzy postacie. Ten pobity człowiek, którego tam po drodze mijają, to jest Żyd, wypisz, wymaluj. Pan Jezus nie mówił o tym, że to jest Żyd, ale to jest oczywiste, że to jest Żyd. No i idzie kapłan, lewita, Żydzi z krwi i kości, znający prawo, bezsprzecznie, ale zobaczyli go i go minęli. Idzie Samarytanin, klasyczny wróg Żyda, nieprzyjaciel. Wzruszył się głęboko, opatrzył mu rany, poopiekował się nim i tak dalej. Proszę sióstr, jest sytuacja, to jest, proszę sióstr, uniwersalna sytuacja, właściwie w tych naszych spotkaniach, szczególnie z ludźmi. Ale to dotyczy nawet innych takich sytuacji, kiedy nie jesteśmy z ludźmi, ale na przykład w jakiejś tam sytuacji zewnętrznej. Zawsze ta sytuacja niesie w sobie jakieś, tak w tym przypadku, jakiś sens. Jeżeli jest pobity człowiek, no to my powiemy, że sumienie się odzywa, że trzeba pomóc. Pojawia się jakiś sens. To jest normalnie po grecku logos. Logos to nie jest samo słowo, tylko sens, wypowiedź, idea, znaczenie i tak dalej. Ma szersze znaczenie. Logos. Po polsku sens. Pojawia się jakiś sens. I teraz w zależności od tego, jak my odpowiemy na ten sens, proszę sióstr, albo odpowiemy jak kapłan i lewita, jak się tak zastanowimy, dlaczego oni mijają, no bo to jest fatyka, wiecie, przyjść, opatrzyć rany, zająć się tym człowiekiem. Człowiek traci czas, może i pieniądze, a tu ma bardzo pilne rzeczy, które musi załatwić. No i co? To jest zawracanie głowy. To niech inni się tym zajmą, bo ja mam pilniejsze sprawy, tak? Czyli oni wychodzą z myślenia skoncentrowanego na sobie. Nie? I teraz w nich się potwierdza tylko ich ego. Ego jest centrum. To jest to centrum, które jest zatroskane o siebie. I u podstaw tego jest lęk albo namiętność. Namiętność była u tych bandytów, którzy go złupili. Im chodziło o kasę. Oni nie chcieli go zabić, oni chcieli po prostu pieniądze. No to jest namiętność, chciwość na pieniądze. Albo lęk, albo namiętność. Natomiast ten Samarytanin wzruszył się głęboko. Tutaj sumienie. Odezwało się i miłosierdzie. I tutaj się pojawia jego prawdziwe ja, takie, jakie Bóg stworzył w nas. Żeby to powiedzieć, co to jest za ja,
to ja piszę takie równanie. To ja, to jest to ja z takiego równania. To równanie napisałem sobie po przeczytaniu listu adhortacji papieskiej Mulieris Dignitatem, to jest o godności kobiety. I tam on, Jan Paweł mówi tak, kobieta to jest drugie ja we wspólnym człowieczeństwie. Ja, ty równa się my. Dopiero wtedy, kiedy otwiera się, odkrywa się wspólnotę bycia, to jest właśnie to braterstwo, dopiero wtedy to ja jest prawdziwym ja. To jest ja, które się spotyka z partnerem, z kimś. I to chodzi o dokładnie o to ja, w którym człowiek może się zrealizować. Ego jest odcięte, tam nie ma ego plus tam coś, żeby było my. Nie ma. Tam jest zamknięte jest w sobie. Generalnie rzecz biorąc, życie duchowe polega na tym wyborze. I duchowe to jest to, kim się stajemy. To jest ta konkretna rzeczywistość. Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Czego nie, to mnieście nie uczynili. To jest to ego albo ja. Proszę sobie wybrać. I to jest rozstrzygające. Nie to, czy ja jestem katolikiem, czy wiele tam różańców odmówiłem i tak dalej. Czy jestem buddystą, czy hinduistą, czy kimkolwiek, czy ateistą. Tylko to, co ja rzeczywiście wybieram w konkretnych sytuacjach. Czy wybieram miłość, miłosierdzie, czy nie. Dlatego ten Samarytanin, który jest wrogiem, klasycznym wrogiem Żyda, okazał się bratem tego Żyda. I to specjalnie Pan Jezus podkreśla. U nas by trzeba ateistę tu włożyć. Albo jakiegoś masona. Proszę sióstr. Więc myślę, że w tym momencie przynajmniej żeśmy zarysowali ten właściwy horyzont. W życiu chodzi o życie. W tym życiu chodzi o wybór życia. On się dokonuje w konkretnych sytuacjach. To nie jest wybór ideologiczny. To nie chodzi o deklarację, czy przyjęcie takiej czy innej filozofii, czy zapisanie się do takiej czy innej organizacji, czy wstąpienie do takiego czy innego kościoła, tylko, czy religii, tylko chodzi o praktyczne, faktyczne kroczenie drogą Ewangelii, drogą Chrystusa. I w wszystkich relacjach o sądzie ostatecznym Pan Jezus ani razu nie pyta, czy jesteś moim uczniem, w sensie przynależności religijnej, czy jesteś Żydem, poganinem, Grekiem, czy kimkolwiek. W ogóle o to nie pyta, kim jest, z jakiego stanu pochodzi, czy jakiej narodowości. Nie ma w ogóle takiego pytania. Jest tylko pytanie o to, coście uczynili. Czy jesteście sprawiedliwi, czy okazujecie miłosierdzie, czy nie. I to jest rozstrzygające. I w związku z tym, proszę się, życie duchowe jest na wskroś czymś praktycznym, konkretnym. I cała mądrość reguły świętego Benedykta, nie tylko, ale w ogóle duchowości monastycznej, w ogóle jako takiej, polega na tym, żeby z Ewangelii uczynić konkretną drogę. Stąd właśnie reguły. Reguła jest próbą wprowadzenia zasad Ewangelii do życia w tej konkretnej sytuacji. Każda reguła, chrześcijańska oczywiście, jest taką próbą. Te próby mogą być lepsze czy gorsze. Bo tych reguł zakonnych, reguł klasztornych było naprawdę multum. Pamiętamy, że w VIII wieku potem Benedykt Zanian miał zlecenie od cesarza, żeby wybrać najlepszą regułę, no i cesarz chciał wprowadzić ją, no i wybrał regułę świętego Benedykta. Także ona została w jakiś sposób wyselekcjonowana i od tego czasu właściwie wszyscy mnisi w tym czasie w cesarstwie właśnie karolińskim byli, od tego czasu byli benedyktynami. Inne reguły pojawiają się dopiero poczynając właściwie od XIII wieku. Natomiast do tego czasu właściwie była jeszcze reguła świętego Augustyna, która obowiązywała kanoników, czyli księży żyjących razem, pracujących w duszpasterstwie.
Ale zasadniczo, jeżeli chodzi o mnichów, to była to reguła benedyktyńska na zachodzie, bo na wschodzie to świętego Bazylego. Różnie zresztą rozumiana trochę ta reguła, nieważne. I dlatego ta reguła jest wybrana, bo ona ma w sobie rzeczywiście wszystko to, co jest niezbędne, natomiast nie przejmuje się za bardzo tym, co nie jest konieczne. I teraz jeszcze jedna taka fundamentalna uwaga związana z życiem duchowym. Tak jak Pan Jezus sam odpowiada, że to, co najważniejsze i do tego się właściwie sprowadza całe prawo i prorocy, to jest miłość. Miłość Boga i bliźniego jak siebie samego. Czyli miłość w trzech wymiarach. Miłość Boga, bliźniego, ale jak siebie samego. One stworzą taki zamknięty krąg. Jak już mówiłem, że miłość do Boga realizuje się przez miłość do bliźniego, a z kolei miłość do siebie, miłość do bliźniego jest możliwa tylko dzięki temu, że ja właściwie kocham siebie, a kochać siebie, to znaczy pragnąć dla siebie prawdziwego dobra, tym prawdziwym dobrem naprawdę jest właśnie życie wieczne, czyli życie w komunii z Bogiem. No i to się wszystko zamyka. Czyli w tej prawdziwej miłości do siebie jest zawarta miłość Boga, a z kolei miłość Boga realizuje się poprzez miłość bliźniego. I to jest wszystko związane ze sobą, powiązane. To są trzy wymiary jednej miłości tak naprawdę. To można nazwać miłością życia. Kto miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe. I teraz, proszę sióstr, tak naprawdę życie duchowe rozstrzyga się w tej przestrzeni miłości. Teraz pozwolę sobie na taką bardzo mocną, może trochę bulwersującą tezę. Mianowicie, otóż szatan, ten przeciwnik, który nas próbuje zwieść, właściwie może wykorzystać prawie wszystko do tego, żeby nas zniszczyć. Oczywiście przede wszystkim wykorzystuje naszą słabość i jakoś podsuwa nam myśli, namiętności, które nas prowadzą na manowce. To jest, że tak powiem, klasyczna droga, ale ta klasyczna droga jest o tyle, wiecie, prosta, że człowiek widzi, że robi źle i sumienie mu to jakoś tam wyrzuca. W pewnym sensie można powiedzieć, to jest mniejszy problem, dlatego że to zło tak czy inaczej wychodzi. I człowiek chciał, nie chciał, w sumieniu czuje. Natomiast gorszą sprawą jest to, jak on wykorzystuje dobro człowieka, dobrą intencję, dobrą wiarę człowieka. I tutaj się zaczynają dopiero prawdziwe schody. Takim klasycznym tekstem, który to pokazuje, jest oczywiście ta przypowieść o faryzeuszu i celniku w świątyni, bo tam mamy do czynienia właśnie dokładnie. Faryzeusz jest przykładem wzorowego, pobożnego Żyda, zachowującego całe prawo, modlącego się, składającego ofiary i tak dalej. Pod względem prawa bez zarzutu, jak święty Paweł o sobie nawet pisał też. Względem prawa bez zarzutu. Więc doskonale wypełnia wszystko, co jest w prawie i tak dalej. Jest patriotą, obrońcą wiary i tak dalej. Super. Natomiast Pan Jezus w tej przypowieści o nich w świątyni mówi, że Pan Bóg go nie wysłuchał. Czyli on nie wszedł w żywą relację z Bogiem. Czyli ta cała jego pobożność poszła na nic. A drugi to jest taka łachudra. Taka kanalia społeczna, można powiedzieć, z punktu widzenia żydowskiego, bo to jest celnik, kolaborant z okupantem,
żerujący trochę na tej biedzie Żydów i tak dalej, no po prostu wstrętna taka karykatura. A Pan Jezus mówi, że jego właśnie Pan Bóg wysłuchał. No tak powiedział, no tak to jest w Ewangelii napisane. To jest w Ewangelii Łukasza. I to jest przykład, proszę sióstr, dlaczego Pan Bóg tego wysłuchał, tego nie wysłuchał. Dlatego, że faryzeusz się wynosił. Dzięki Ci, Panie, że nie jestem jak inni ludzie. Stawiał się wyżej od innych. Zdziercy, oszuści, cudzołożni, czyli wszyscy grzesznicy. Albo jak ten celnik. To jeszcze konkretne wskazanie na konkretnego człowieka, że jestem lepszy od niego. Kto się wywyższa, będzie poniżony. I otóż tutaj jest, proszę sióstr, ogromna sprawa. Mianowicie, jeżeli ktoś wpada w pułapkę tak zwanej próżnej chwały, to mnisi bardzo wyraźnie mówili, jeżeli wpadnie w tą próżną chwałę, to jego upadek jest głębszy niż punkt, z którego wyszedł. Spada niżej niż był na początku swojej drogi. Im wyżej człowiek spada, tym głębiej upada i upadek jest bardziej bolesny. Właśnie dlatego. Wystarczy, że szatan wzbudzi w człowieku próżną chwałę i jest posprzątany. I tu mogą być najbardziej szlachetne czyny człowieka. Ten faryzeusz właśnie dokonuje takich szlachetnych czynów. Święty Paweł potem też mówi jednoznacznie, to jest hymn o miłości. Ja przeczytam ten początek, bo to jest po prostu, no, on jest tak jednoznaczny, ten tekst, że po prostu głowa mała. To jest oczywiście pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, już to będzie. To są pierwsze trzy wersety. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miecz brzęczący albo cymbał brzmiący. Mówił językami ludzi i aniołów. Nie? Miałbym mowę anielską. To albo tutaj chodzi o glosolalia, czyli doświadczenie Ducha Świętego, albo tak Jan Chryzostom, złotousty, miał wspaniałą retorykę, taką wspaniały teolog, głosił wspaniałe kazania, porywające serca ludzi. To może być też taka mowa, nie? Gdybym to miał, taki dar, a miłości bym nie miał, nie? Stałbym się, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, czyli bez treści, bez życia. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wiarę miał taką, tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Wasza wiara była jak ziarnko gorczycy, to byście powiedzieli, nie, tej morwie przesadź się do morza i to by zrobiła. Nie? Pan Jezus mówi. A ja bym miał wiarę taką, że góry przenosił. Nie? To dajcie spokój, to trochę większa od tego ziarna gorczycy. Nie? Ale gdybym nie miał miłości, to mi nic nie daje. To nie ma żadnego znaczenia. Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. To jest tak jednoznaczny tekst, tak niesamowicie mocny. Jeszcze potem ten list o miłości, ten czwarty list świętego Jana. One są tak jednoznaczne, że po prostu no, nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli człowiek nie ma w sobie miłości, to cokolwiek by osiągnął, najwyższe, bo proszę zobaczyć, są wymienione najwyższe takie wartości duchowe. Tam w ogóle nie ma o tym, żebyś sławę zdobył, jakieś pieniądze, władzę. W ogóle o tym nie mówi, po prostu to są śmieci dla Pawła. Tylko z najwyższej półki wartości religijne. I co? I nic. Dlaczego? Jak tam nie ma miłości, nie ma życia, to jest wszystko marność nad marnościami. Wszystko marność, jak mawiał Kohelet. Także, proszę sióstr, to jest tak jednoznacznie powiedziane, że po prostu no, aż boli. I stąd właśnie jest tutaj ogromny problem. Jeżeli człowiek się wynosi nad drugiego, traktuje go z góry,
to w tym wyniesieniu się nie ma miłości braterskiej. Nie ma miłości bliźniego i jest posprzątane. I tutaj jest cały problem. Tutaj cały problem tego, że człowiek nie jest w stanie osiągnąć. I proszę się, dokładnie o to toczy się walka duchowa. Albo będziesz człowiekiem mającym w sobie miłość, miłosierdzie, albo będziesz w gruncie rzeczy szukał swojego ego i zamkniesz się i będzie to pustka. I to w tym nawet po linii najwyższych wartości religijnych. To jest fundamentalna sprawa. Szatan może prawie wszystko wykorzystać. Niestety także dobrą wolę człowieka, wiarę jego i tak dalej może wykorzystać do tego, żeby go zniszczyć. To jest oczywiście teza przerażająca, ale taki jest fakt. Szatan nie może wykorzystać tylko, proszę sióstr, jednego. Autentycznej miłości w tych trzech wymiarach. Ale miłość musi być autentyczna, to znaczy pokorna. Rozumiecie? Dlaczego tamten nie został wysłuchany? Bo się wywyższał. Nie miał w sobie pokory. Patrzył z wyniosłością. To musi być miłość autentyczna i pokorna. I teraz w tej miłości autentycznej i pokornej, proszę sióstr, w tych trzech wymiarach, ja mówię zwykle o filarach życia duchowego. Do tych filarów należy, jeżeli chodzi o miłość Boga, to oczywiście przede wszystkim, żeby Boga kochać, trzeba Go poznać. Lectio Divina jest tutaj taką praktyką, znowu praktyka, zwracam uwagę na praktykę. Praktyka Lectio Divina, czyli czytanie Pisma Świętego. Takie czytanie, w którym chcę usłyszeć słowo Boga do mnie skierowane. Na tym polega Lectio Divina. Drugą rzeczą jest modlitwa osobista, która z istoty swojej jest odpowiedzią. Żeby była odpowiedzią, trzeba wpierw usłyszeć Boże wezwanie. Temu służy Lectio Divina, także liturgia między innymi, także to, czego doświadczam w życiu, także moje sumienie, także czasami słowo innych i tak dalej. Ale to Lectio Divina, modlitwa osobista i liturgia nas otwierają na Słowo Boże do nas skierowane. Modlitwa osobista. I trzeci wymiar to jest liturgia. Tyle, że w liturgii, liturgia tym się różni od modlitwy osobistej, że modlitwa osobista jest właśnie osobista, czyli indywidualna. Może to ona być nawet w zbiorowości, ale w gruncie rzeczy jest indywidualna. Natomiast liturgia jest modlitwą wspólnoty, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. To jest zgromadzenie w imieniu Pana i wspólne uwielbianie Go jako Kościół, czyli zgromadzenie w imieniu Jezusa. Czyli w imieniu Pana, w imieniu Boga. To jest liturgia. I tutaj jednocześnie, proszę sióstr, spotykamy już ten wymiar miłości bliźniego. Dlatego, że liturgia jest możliwa tylko w momencie, kiedy wspólnota jest wspólnotą w miłości braterskiej. Jeżeli między ludźmi, tymi uczestnikami wspólnoty nie ma miłości braterskiej, nie jest to Kościół. Jeżeli chcesz ofiarować dar swój przed Bogiem, idź pierwsze się pojednać. Bo to nie ma sensu, żebyś oddawał ofiarę Bogu, kiedy tutaj jesteś pokłócony. Nie? To harmonizuje z tym, co mówiliśmy o tym, że miłość do Boga polega na tym, że miłujemy swoich bliźnich, no, innych ludzi. Każdego z tych najmniejszych braci Jezusa.
I tutaj miłość Boga spotyka się z miłością bliźniego i one się tutaj łączą i muszą razem wystąpić, żeby to była naprawdę wspólnota eklezjalna i żeby to była rzeczywiście liturgia. Miłość bliźniego ma bardzo dużo różnych obliczy, w zależności od tego, kim jest ten bliźni. Bo pierwszymi bliźnimi, jakich spotykamy w życiu, to jest nasza matka i ojciec. Potem rodzeństwo, potem otoczenie, potem jak ktoś się żeni albo wychodzi za mąż, to żona, dzieci swoje i tak dalej. W zakonie to są współsiostry, nie? Potem są sąsiedzi i tak dalej. Różni ludzie spotkani, nauczyciele w szkole, czy koledzy, koleżanki, aż po ludzi zupełnie przygodnie spotkanych po drodze, czy jakoś tak. I teraz ta miłość jest zupełnie inna, bo na przykład miłość do matki jest inna niż miłość do siostry, czy do brata, niż do ojca. Każda miłość ma inny koloryt, inną, że tak powiem, no, inną barwę, inne przeżycia są związane z tym, inne też gesty, inny sposób odnoszenia się. No, wiele rzeczy jest związane. Co innego jest miłować, powiedzmy, koleżankę, a co innego, jeżeli to jest ekspedientka w sklepie spotkana. Inaczej. Miłość przyjaciół, miłość ludzi, którzy źle patrzą na nas, też mamy obowiązek kochać nieprzyjaciół. To są zupełnie inne. W każdym razie fundamentalną sprawą w miłości, w każdej miłości, jest szacunek do godności i wolności tego drugiego człowieka. Bywają miłości bardzo intensywne, w których tego szacunku nie ma. W związku z tym to nie jest miłość, tylko namiętność albo coś innego. Są chore miłości. Na przykład jest taka matka nadopiekuńcza, która właściwie robi ze swojego dziecka taką lalkę, takie Barbie. No i ona niszczy to dziecko. Ona jest w stanie dla tego dziecka wszystko zrobić pod jednym warunkiem, że to dziecko będzie w jej ręku cały czas i nie będzie w stanie wyjść za mąż, czy pójść do zakonu, czy cokolwiek. Nie szanuje jej godności i wolności. Rozumiecie? To samo może być w miłości erotycznej, to samo może być w takiej, no, w innych relacjach, nie? To mogą być niby miłości, ale to nie będą miłości. To nie będzie miłość. Miłość musi w sobie mieć, zawierać to, ten szacunek do godności drugiego. Nie można na niego patrzeć z góry. Na przykład jałmużna dawana jakimś tam żebrakom i tak, taka litość, to nie jest miłosierdzie. To często zawiera w sobie pogardę. To nie jest miłość bliźniego. Także tutaj na ten temat można dużo mówić w różnych wymiarach i szkoda tutaj. Ja mówię o tym warunku sine qua non, bez którego w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To jest szacunek. I on musi być w każdej relacji, nawet z wrogiem. No i potem jest miłość do siebie, która się wyraża przede wszystkim, bym powiedział, tym, co się nazywa asceza. Tak bym to nazwał. Przy czym asceza, fundamentalny wymiar ascezy chrześcijańskiej polega na przyjmowaniu krzyża. Krzyż to nie jest, powiedziałbym, dowolne cierpienie. Krzyż to jest cierpienie, które przyjmujemy, niechciane cierpienie, które przyjmujemy ze względu na Chrystusa i Ewangelię. Cierpienie nieprzyjęte, na przykład w chorobie, albo jakieś poniżenie od kogoś, nie? Zamknięcie się w buncie złości, nie jest krzyżem, bo jest to cierpienie, które niszczy. To jest cierpienie, które niszczy. Człowiek sam siebie niszczy w tym cierpieniu. Natomiast cierpienie przyjęte w imię Chrystusa i Ewangelii staje się drogą zbawienia. To jest podstawowy wymiar, fundamentalny wymiar ascezy chrześcijańskiej. Natomiast są podejmowane
powiedzmy, praktyki ascetyczne, między innymi post, nie? Także inne ograniczenia, na przykład milczenie. I wtedy jest to, powiedziałbym, takie wchodzenie w sposób kontrolowany w swoją słabość. No bo oczywiście człowiek jeść musi. I brak jedzenia wywołuje lęk w człowieku. I teraz człowiek się z tym lękiem konfrontuje, ale w sposób kontrolowany. Sam to wybiera. Lodówka jest pełna, ale nie jem. Bo jeżeli nie mam nic w lodówce, to tylko głoduję. Rozumiem. Natomiast jeżeli mam co jeść, ale nie jem, z wyboru nie jem, to znaczy, że podejmuję ascezę. No i robię to właśnie dlatego, żeby doświadczyć swojej słabości. Moc w słabości się doskonali. Pan Jezus powiedział świętemu Pawłowi. I w ten sposób jakby poznaje siebie, swoje słabości, wtedy uczę się jej pokory, ale także na przykład odkrywam, że strach ma wielkie oczy. Jeżeli człowiek przestanie jeść, okazuje się, że po 3 dniach się człowiek doskonale czuje, nic nie je, pije tylko tam różne rzeczy, ale nic nie je i nagle coraz się lepiej czuje. No. I nagle odkrywa Amerykę, że wcale nie musi tak dużo jeść i będzie dobrze. A normalnie człowiek tego nie wie. A tak to się dowie. Ponieważ ja prowadzę tutaj rekolekcje z postem, no to przerabiam te sprawy. I tutaj znowu ta asceza, wybór poznania siebie i tak dalej, ona zawiera w sobie właśnie to pragnienie Boga i pójście za Bogiem, Jego drogą. Nie? To jest taka sprawa. Życie duchowe rozstrzyga się właśnie w tym problemie miłości. I teraz, proszę sióstr, to, co jest genialne w duchowości benedyktyńskiej, monastycznej w ogóle, to jest właśnie praktyka. Praktyka tutaj jest rozstrzygająca. To jest praktyczne wejście w te wskazania, które Pan Jezus nam dał w Ewangelii, które zresztą też mamy i w Starym Testamencie, i w Pismach Apostołów. Wejście w praktykę. I dopiero praktyka nam otwiera oczy na właściwą drogę. To jest fundamentalna sprawa. Życie, tak powtarzam, jest czymś na wskroś praktycznym, konkretnym. W życiu chodzi o życie. Dlatego praktyka tu jest rozstrzygająca. Oczywiście ta praktyka musi być zreflektowana w tym wszystkim, na przykład w ascezie. Ja wnioskuję, wychodzę, doświadczam czegoś, coś mi się odkrywa, jakieś nowe horyzonty, to samo lekcja divina, w modlitwie, w liturgii i tak dalej, w doświadczeniu miłości bliźniego też coś się otwiera, coś się człowiekowi poszerza, serce się rozszerza i biegnie drogą przykazań Bożych, nie, z niewysłowioną radością, jak to święty Benedykt pisze pod koniec prologu. To trzeba oczywiście, to musi to być reflektowane, przyjmowane, pogłębiane i tak dalej. To jest droga, ale punktem wyjścia jest to ćwiczenie. I to jest, proszę sióstr, fundament, jeżeli chodzi o regułę i cała mądrość reguły na tym, powiedziałbym, polega, że święty Benedykt bardzo trafnie podejmuje tą praktykę. I teraz, proszę sióstr, jeszcze jedna rzecz jest w pewnym sensie genialna u świętego Benedykta. Mianowicie, to jest chyba jedyny tekst, albo przynajmniej jeden z bardzo nielicznych, jeżeli nie jedyny, w którym święty Benedykt, pisząc regułę, czyli swoiste prawo, pisze tak, jak tutaj na przykład mamy o liturgii, co zresztą jest tekstem niezmiernie ważnym, bo liturgia jest centrum, nie? Nic ważniejszego nad Opus Dei. Nie? Święty Benedykt poświęca temu układowi psalmów rozdziały od 8 do 18, a pod koniec pisze tak. Pragniemy wszakże wyraźnie zaznaczyć, że jeśli by komuś ten układ psalmów nie odpowiadał z 11 rozdziałów,
może rozdzielić je inaczej. Czyli mówi, należy robić tak, 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 tak. Ale jeżeli ktoś uważa, że lepiej będzie inaczej, to niech robi, jak jest lepiej. Co to za prawo wiedzie? To mówi, trzeba powiedzieć, robić tak, ale jak wie, że jest inaczej, lepiej, to rób inaczej. No, także to jest zresztą to samo tam na przykład, jak on mówi o jedzeniu, o mierze jedzenia, o ubraniu i tak dalej, takich rzeczach, też podobna logika się pojawia. Że to trzeba, jeżeli zobaczycie, że jest inaczej, lepiej, to trzeba robić lepiej. Ale tutaj właśnie, proszę sióstr, jest taka uwaga. Czego to dotyczy? I tutaj, proszę sióstr, musimy powiedzieć o takich trzech wymiarach prawa, czy reguły, czy zasad, które są w regule zawarte. I to jest, proszę sióstr, tak. Pozwolę sobie tutaj to odnaleźć na swoim tekście. O, właśnie. Mianowicie, więc tak. Są właściwie trzy poziomy zasad. Pierwszy poziom to są zasady dotyczące fundamentów życia człowieka. Czyli zasady uniwersalne, ważne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, gdzie żyje i jaką wybrał drogę życia. Klasycznie mówi się w tym momencie o prawie naturalnym. Tak to kiedyś określano. Dzisiaj to prawo naturalne przez te współczesne filozofie jest podważane. I to prowadzi do różnych dewiacji. Zamiast prawo naturalne zaczyna być poprawność polityczna, wchodzi na to miejsce. Ale poprawność polityczna oczywiście zależy od wiatru, który zawieje politycznie w tą czy w tamtą stronę. I poprawność będzie taka albo inna, proszę sobie wybrać. Nie? Więc po prostu to jest zawracanie głowy. Prawo naturalne to jest prawo, które mówi o tych fundamentalnych zasadach życia człowieka. Nie? Dla chrześcijanina to są zasady po prostu Ewangelii. To jest ten fundamentalny, najważniejszy wymiar zasad życia. Drugi, i to myślę, że to dotyczy wszystkich praw, także prawa powiedzmy karnego czy jakiegoś tam innego. Drugi poziom to jest zasadnicze relacje i zasady życia we wspólnocie z innymi. Te zasady są inne na przykład w małżeństwie, a inne w życiu konsekrowanym. Że siostry się inaczej zachowują niż żony na przykład w małżeństwie. I nie można mieszać tego. Jest takie życie i z tym życiem związane są takie zasady. Jest inne życie, są inne zasady związane, ale one są ścisłe. Jednak gdy wybieramy określony rodzaj życia, one nas obowiązują i podważanie ich powoduje utratę sensu życia i właściwych relacji ze wspólnocie. Co powoduje załamanie właściwej dynamiki życia. Człowiek albo idzie drogą życia konsekrowanego, albo życia małżeńskiego. Na przykład. Jeżeli człowiek żyje też samotnie w świecie, to też to jest jakaś droga. I też to nie jest, to jest inna droga niż życia zakonnego, inna niż małżeńskiego, rodzinnego. I też tam obowiązują jakieś zasady i też to inaczej, ale są, te zasady są. I ta osoba ma określone miejsce w społeczeństwie i tak dalej. I trzeci poziom. Są zasady odnoszące się do spraw organizacyjnych, regulujących bieżące życie. I te zasady są najbardziej zmienne i wymagają korekt w zależności od warunków życia i sytuacji. W regule na przykład macie podane tak, zauważcie te praktyczne rzeczy, na przykład podział psalmów odmawianych i tak dalej, także na przykład posiłki, pory posiłków, ile tych posiłków i tak dalej, w zależności, tam jest zasadniczy podział na lato i zimę. I inaczej w lecie, inaczej w zimie. Dlaczego? Bo się warunki zewnętrzne zmieniają. Przede wszystkim krótszy dzień, dłuższy dzień. No i oczywiście u nas będzie inaczej niż w Italii. Choćby na przykład od strony ubrania. I te zasady regulujące konkretne życie i ich organizacja
one właściwie muszą być zmieniane. Do nich między innymi należy na przykład to, że my zupełnie inaczej dzisiaj pracujemy niż tam mnisi kiedyś. No można się kopaczką bawić w ogrodzie, proszę bardzo, no ale ja się pytam, a kto będzie na tego z tą kopaczką robił? Rozumiecie? Kto go będzie utrzymywał? Bo z tą kopaczką to nie utrzyma się za Chiny ludowe dzisiaj. Nie ma takiej możliwości. Ktoś musi dać mu utrzymanie. Tak to wygląda praktycznie. Można sobie zrobić skansen monastyczny w stylu średniowiecznym, proszę bardzo, ale przy furcie trzeba kasę fiskalną wystawić, wiecie, i bilety przy wejściu, żeby ludzie oglądali mnichów średniowiecznie. Proszę bardzo, to kosztuje tyle i tyle i wtedy, proszę bardzo, to tak jak w zoo, czy w jakimś świecie skansenie, czy coś. Jest to sposób na zarabianie pieniędzy i wtedy oczywiście, tylko czy to jest życie monastyczne i o taki cyrk chodzi, nie wiem, po prostu miałbym wątpliwości. Ale jeżeli ktoś się chce bawić w taki skansen, no to tylko taka metoda zarabiania jest, może prowadzić do samowystarczalności. Nie wiem, na ile by się to ludziom podobało i ile by byli w stanie zapłacić za oglądanie czegoś takiego. Może by i byli w stanie, ale tego nie wiem, to trzeba było sprawdzić ekonomicznie. W każdym razie dzisiaj są zupełnie inne zasady pracy i tak dalej. Nie. I to musi być zmienione, to się musi dostosować, bo inaczej to będzie po prostu jedno wielkie nieporozumienie. Niestety człowiek żyje w konkretnym miejscu, w konkretnych warunkach, w tych relacjach, a nie innych i nie może się bawić w coś innego. Na przykład ja po prostu cały czas mówię, no święty Benedykt, dobrze jak mnisi żyją z pracy rąk własnych, okej, okay, no. No a jeżeli są tacy, którzy żyją, dajcie nam pieniądze czy chleb, bo my jesteśmy pobożni. No weźcie się do roboty, no i zacznijcie na siebie zarabiać. No tak było od początku, mnisi zawsze na siebie zarabiali, nie? A jak liczyli na to, że im ktoś będzie dawał pieniądze, bo oni są pobożni, no to sorry, ale to nie jest ta filozofia. Nie? Święty Benedykt jest bardzo konkretny, praktyczny. No i to się niestety, te warunki się diametralnie różnią od tego, co było. Proszę sióstr, w ostatnich 50 latach zaszły takie zmiany, jakich nie było przez ostatnich poprzednich kilkaset lat. A w ostatnich 100 latach zmiany były większe niż przez ostatnie kilka tysięcy lat. Naprawdę. To są dramatyczne zmiany. I to zarówno od strony cywilizacyjnej, jak i od strony pewnej kultury relacji międzyosobowych. Dramatyczne zmiany. I stąd to musi być zmienione. Tu muszą być zmienione pewne układy i pewne. Na przykład, proszę sióstr, to już bardzo konkretnie, nie? Święty Benedykt właściwie ustawia opata w postaci takiego, powiedziałbym, monarchy albo biskupa tego małego kościółka, nie? I jest udzielnym władcą, od którego wszystko zależy. Ale dzisiaj prawo kanoniczne na to nie pozwala. Nie ma takiej możliwości. Prawo kanoniczne kościelne. I słusznie, bo Kościół ma za sobą doświadczenie i ten. Teraz konstytucje i deklaracje, one ograniczają władzę opata do pewnych norm. Jest władza zwierzchnia, zawsze jest wyższa władza, na przykład w postaci kurii rzymskiej, nie? I pewne rzeczy nie można postanowić bez zgody wyższej władzy, na przykład. Nie? Na przykład wewnątrz klasztoru opat ma na przykład jakiś limit ekonomiczny, nie? Do pewne decyzje są zarezerwowane dla kapituły, dla senioratu i opat ma jakiś tam. To jest ograniczone i to już z góry przez Kościół, nie? Bo się zmieniła sytuacja, jest inne doświadczenie. I te rzeczy się zmieniają i to trzeba rozpoznawać, nie? Dużo się, proszę się, zmieniło w podejściu do człowieka i tak. Na przykład, proszę się, dla mnie szokiem jest też w pewnym sensie to, że
przecież w starożytności Kościół został w IV wieku uznany za religię już uznaną i tak dalej. Potem się stał właściwie religią państwową w Cesarstwie Rzymskim. Nie? Ale niewolnictwa nie zniesiono. Rozumiecie? No dla nas jest to szokujące. Przecież to elementarnie widać elementarny błąd, powiedzmy jakaś sprzeczność z Ewangelią. Już nie ma Żyda, Greka, kobiety, mężczyzny i tak dalej, niewolnika wolnego. Nie ma. Wszyscy są jednym w Chrystusie. Bardzo wyraźnie pisze święty Paweł. Nie? Nikt tego nie zniósł. Rozumiecie? Ale dzisiaj, gdyby ktoś próbował kogoś traktować jak niewolnika, to może się zgłosić do sądu potem i przegra. Jest cały problem, powiedzmy, na przykład mobbingu w pracy, nie? To jest takie niszczenie człowieka przez całą grupę czy kogoś konkretnego, nie? I to prawo bardzo mocno tutaj to... Ale proszę zobaczyć, że jeżeli chodzi o niewolnictwo, no to kiedy ono zostało zniesione? W Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku. W Brazylii praktycznie dopiero w 20 latach XX wieku, w kraju katolickim. Też formalnie pod koniec XIX wieku, ale de facto dopiero ten. Ale do dzisiaj jeszcze jest wyraźny taki podział, jest ci, którzy są lepsiejsi, czyli tak. I ten plebs cały, nie? Ale zwracam uwagę, że to są zupełnie, na przykład. Kobieta uzyskała prawa polityczne w Polsce jako jednym z pierwszych krajów na świecie, zaraz po uzyskaniu niepodległości. Chyba w 20 roku, 100 lat temu niecałe chyba jakoś, czy w 18, no teraz było chyba 100 lat, jak kobiety mają prawo polityczne, głosowania i tak dalej. W niektórych krajach nie mają, w mahometańskich na przykład nie mają do dzisiaj. Nie? I to są po prostu naprawdę zmiany są kolosalne. Kobieta nagle się staje rzeczywiście partnerem, wszystko zależało od mężczyzny i tak dalej. Te zmiany kultury pewnej, na przykład w ogóle rozumienie rodziny dzisiaj jest zupełnie inne. Wtedy za czasów Pana Jezusa to była duża rodzina, to był klan rodziny i tak dalej. Jak przyszła delegacja rodziny Pana Jezusa, przecież jedna rodzina w naszym rozumieniu tylko matka została. A całe to towarzystwo to było no, kuzyni, czy tam ktoś taki i tak dalej. No. Dzisiaj no jakaś tam rodzina jest, ale co oni tam do niego mają, nie? W dzisiejszym podejściu, no co oni tam do niego mają? Matka może coś mieć jakieś, ale też on jest dorosły, no to właściwie co ma do niego, nie? A wtedy to było znaczące, to nie było takie, że po prostu po co się tu przyszli. W pewnym sensie Pan Jezus tak się odezwał, nie? Ale to miało znaczenie, to wtedy to było ważne, bo ta rodzina była inaczej rozumiana, inaczej to było widziane, nie? I wiele rzeczy naprawdę od strony i kultury, i sposobu życia, i tak dalej jest zupełnie innych niż... To nie znaczy, że jest postęp tylko ku lepszemu, no bynajmniej. Bo wyczucie pewnych rzeczy jest fatalne, ale wtedy na przykład brak wyczucia godności osoby u niewolnika jest po prostu było fatalne. No i trudno powiedzieć, że było dobre. I teraz proszę się ten wymiar trzeba zreflektować, jeżeli chodzi o regułę, to trzeba przemyśleć. Ja nie mogę powiedzieć, że ja to wszystko przemyślałem i mogę wam wypisać, co trzeba jak zmienić. To zależy, mi się wydaje, w dużym stopniu od rodzaju wspólnoty, czego ona chce w dużym zakresie, ale musi to urealnić. To nie może być budowanie skansenu monastycznego, bo to nie ma sensu, naprawdę. Jeżeli monastycyzm ma być sensowny, to musi być wymowny dla dzisiejszego człowieka. Bo charakterystyczną rzeczą jest tak, na przykład tu też przyjeżdżają ludzie się zachwyceni, piękna liturgia, ale wam mnichom to łatwiej, no, bo żony nie macie, dzieci nie macie i tak dalej. Boże, miej mnie za usprawiedliwionego. Jednym słowem, nie? No oczywiście, no, w pewnym sensie. Ale
To tak całkiem nie wygląda, bo to można zrobić w ten sposób, że jednak jeżeli nie może codziennie być, to może przynajmniej ułamek tej liturgii mieć. Może się włączyć w ducha. Stąd właśnie są oblaci świeccy na przykład, nie? Którzy podejmują życie w tym duchu w świecie. Nie? I myślę, że ten kierunek, ten ruch powinien się rozszerzać. I wszystkie klasztory powinny mieć właśnie ten całe takie zaplecze świeckich ludzi, których pociągają za sobą, ale w tym wymiarze, który jest dla nich możliwe, nie? I w taki sposób, jaki jest możliwy. Przy czym zawsze, proszę się, najważniejsze jest to, że te fundamentalne zasady muszą być zachowane. Fundamentalne zasady. I trzeba te zasady fundamentalne rozpoznać i one muszą uzyskać właściwy kontekst w dzisiejszej kulturze, w dzisiejszym czasie. O konkretach tu nie mówię, jakichś takich, ale tak. W każdym razie na przykład to, co mnie na przykład razi trochę u świętego Benedykta, to jest to, że mówiąc o posłuszeństwie, kompletnie nie bierze pod uwagę, że opat może robić, znaczy żądać coś złego. Jest posłuszeństwo opatowi. Nie. Posłuszeństwo jest Bogu, a opat jest tylko, czy przełożony jakikolwiek, jest tylko i wyłącznie jego reprezentantem tutaj. I my jesteśmy posłuszni Bogu, czyli to posłuszeństwo musi przejść przez sumienie. Szczególnie ta historia ostatnia, na przykład hitlerowcy się usprawiedliwiali w sądzie, no mieliśmy rozkaz. Oni nie będą rozkazu. No i w Norymberdze im przypomnieli, a sumienie to co? To po co macie? I u nas niestety też tak działa. I to o tym trzeba pamiętać. Tego mi najbardziej brakuje, bym powiedział, akurat w regule świętego Benedykta.